Jak się wymyśla spektakle, które są zaawansowane technologicznie i do tego jeszcze zatrudnia się muzyków na żywo, to nie dziwota, że czasami nie wychodzi. Marek Kosakowski jest moim gościem. Dzień dobry. Witam, dzień dobry. Aktor, ale nie tylko. Nie tylko. To powiedz mi jeszcze, kim jesteś, bo rozumiem, że twoja aktywność artystyczna nie ogranicza się tylko do występowania na scenie. Nie, zdecydowanie nie. Zdecydowanie dlaczego nie? Dlatego, że dużo rzeczy mnie interesuje. Nie tylko interesuje, ale też jakoś tak mam okazję, szczególnie ostatnimi czasy, do realizowania się na bardzo wielu różnych płaszczyznach. No to lecimy z tymi płaszczyznami. Prowadzę hostel. Nie wierzę. Tego nie, że nikt w researchu tego nie napisał, znaczy nie znalazłam sobie na... Hostel. No, to jest taki mój konik obecnie. No dobra, no ale to o tym dobra, ale za chwilę. Z takich branż artystycznych to zajmuję się też prowadzeniem aktorów, czyli takim treningiem aktorskim i coachingiem artystów, nie tylko aktorów. Czyli można powiedzieć, że zaprzęgłeś osiągnięcia psychologii, psychoterapii, tak, do branży kultury i sztuki. To znaczy, ja tego nie zrobiłem. Wiele osób przede mną z tego korzystało. Ale w Polsce to nie jest chyba jeszcze popularne. W taki jeden do jeden sposób, żeby to było robione przez osoby, które w jakiś sposób albo bardziej, albo mniej były wykształcone w tym kierunku, to nie jest rzeczywiście popularne. Bo na Zachodzie rozumiem, że to jest standard, bo ty, znaczy, może nawet, może niekoniecznie standard, ale ty tam pobierałeś nauki, więc zakładam, że są takie szkoły, które kształcą na przykład tych, którzy właściwie, ja nie wiem, czym się zajmuje coaching aktorów, coach out aktorów. Tego nikt nie wie na dobrą sprawę. To jest taka otwarta formuła i ona jest tak właściwie dostosowana do miejsca, gdzie i też do tego, z kim się pracuje. Ja akurat wykorzystuję, też właściwie coachuję, to jest trochę za duże słowo, dlatego że dopiero jakby zaczynam to robić. I ciągle jeszcze pracuję pod superwizją takiego mojego terapeuty, który patrzy mi na ręce. No proszę! Bardzo fajna osoba swoją drogą i też dzięki temu czuję się tak bezpiecznie przez to, co robię. Ale więc tak, po kolei. Jakby tak, rzeczywiście to nie jest jakoś tak, nawet na świecie to nie jest jakoś wykorzystywane, połączenie tych dwóch funkcji. A wiesz dlaczego? Ja już wiem nie, dlaczego. Dlaczego? Zdradzę ci tajemnicę. Podobno reżyserzy was nienawidzą, bo wchodzicie w ich kompetencje. To jest bardzo możliwe. To jest bardzo możliwe. Dobra, to już mamy tak, hostel, aktorstwo. Bo to jest baza, tak? Tak, aktorstwo to jest zdecydowanie baza. Hostel, prowadzenie hostelu. To jest dodatek. To jest dodatek. Rozumiem. Do tego treningi aktorskie, coaching, tak się to nazywa. I coś jeszcze, czy to już... Chyba obecnie nie. Na jakimś etapie jeszcze pisałem, ale tak... To jest taka kulejąca strona mojego życia. Artystyczna ADHD? Niestety chyba trochę tak. Czy to bardziej wynika też z tego, i proszę o szczerą odpowiedź, że z aktorstwa w naszym kraju, jak się nie jest Małgorzatą Kożuchowską, to nie idzie wyżyć. No, zależy, kto czego oczekuje. A czego ty oczekujesz? Robienia rzeczy, na które mam ochotę. To rzeczywiście jest taki mój klucz od właściwie długiego już czasu. No to dobra, no to nie zawsze można robić to, na co się ma ochotę, więc... No właśnie to jest, ja do tego zachęcam, żeby jednak w ten sposób nie patrzeć i sam też jakoś tak się otwieram na to, że jednak możliwości jest bardzo dużo. Aha. To jednak wynika z takiego spojrzenia właśnie przez możliwości, które są dostępne. Tylko to wiąże się też z wysiłkiem, bo trzeba włożyć jakąś pracę w to, żeby to się udało. No, to ja powiem ci, że nie wiem, czy my jesteśmy tacy zdolni do tego, żeby wykonywać pracę. Nie jestem przekonana... Po to są coachowie. Dobra, no to w takim razie, słuchaj, mamy 25 minut na to, żebyś zrobił ze mnie pracownika miesiąca, okej? Okay? Nie będziemy co prawda bazować na płaszczyźnie aktorskiej, chociaż mogę spróbować, ale kultura i sztuka jak najbardziej naszej antenie jest, więc czujesz się jak ryba w wodzie. Kończąc ten fragment rozmowy, chciałam cię zapytać, czy wiesz, gdzie w Polsce znajduje się miasto, w którym naczelną częścią jest patelnia? Tak, no tak zwyczajowo mówią. No w Warszawie. Nie. No tak się znaczy, mówi. Może też, ale... Aha. To nie wiem, jakim kluczem patrzysz.
tropem twoich bytności w różnych miejscach w Polsce i związków z różnymi teatrami. A Sosnowiec, tak? Brawo! Aha. Jak ci się podobało w Sosnowcu? Wiesz co, bardzo fajni ludzie. Byłem miło zaskoczony. To znaczy, że zaskoczony to może za duże słowo, ale jakby tak miło przyjęty przez cały zespół tam. Długo tam, bo wiem, że jesteś współpracownikiem. Tak, nawet wczoraj tam byłem. Tak i ja. No i z przyjemnością powracam tam. To wiesz co, to powiem ci, że w takim razie dyrekcja teatru w Sosnowcu musiała zrobić kawał solidnej roboty. Tak. A jak będziesz u nich, to zapytaj kiedyś. Ja nie wiem, jak długo ta dyrekcja jest, no ale zakładam, że trochę mniej niż ja mam lat. Ale aha, gdyby na przykład był jakiś starszy inspicjent i tak dalej, to możesz aha zapytać dziewczynkę, która wbiegła kiedyś na scenę i krzyczała: Kopciuszku, uciekaj, 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 aha, żeby przypadkiem nie zamieniła się w brzydką okay dziewczynę i w dynię. A to mówisz o tej, o pani inspicjent, o pani Kasi? Wiesz co, no ja nie wiem, ja byłam wtedy dzieckiem, rozumiem, ale to ja brylowałam na tej scenie. Powiedz mi, czym możemy cię zobaczyć w Sosnowcu, bo to jest dla mnie no, rodzinne miasto, będę wiedziała, gdzie znajomych wysłać. Tak, to bardzo fajny teatr jest teraz. I realizatorki Ewy też. Mamy aha tak po kumotersku jesteśmy. W czym możemy cię zobaczyć? W Bobiczku. Ja tam gram tylko jedną gościnną rolę. Właściwie tak jak zawsze. Jedna gościnna rzecz. Jedna, ale warto. W związku z tym za chwilę będziemy musieli się przenieść do Soczi. Akurat w tym wypadku mówić, że musimy, to prawdziwa przyjemność. Przyjemność, no. Bo mamy medale. Tak? O, super. Chyba. Znaczy na pewno mamy srebrne. Co aha dalej, to zobaczymy. Dobrze, to ja już milknę. Wsiadłem w stopa, a tam jest to mega przyjemne. Bardzo przyjaźni, tacy otwarci ludzie, pomocni. I takie puste przestrzenie, że można jechać i rzeczywiście jakoś tak się ze sobą spotkać.